Cześć, Vi. Wejdź. Pizza stygnie. No jesteś. Siadaj sobie. To jest Roxanne. Pracuje w domu lalek najdłużej z nas wszystkich. Cześć. Witaj. Miło cię poznać. Słyszałam o twoich wyczynach w chmurach. Nigdy bardziej nie żałowałam wzięcia wolnego dnia. Zjedz tę pizzę, skoro musisz, ale potem wychodzimy. Też się przyjaźniłaś z Evelyn? Tak. Zrobiłam jej awanturę, kiedy wróciła do chmur. Bo przecież miała się wyrwać. Miała być tą, której się udało. Ale w głębi serca cieszyłam się, że znowu jest. Teraz jest mi głupio. Co u ciebie słychać? Niby okej, ale no wiesz, cholernie smutno. Nigdy nie pozbędziesz się tego smrodu trupa. Ty się na tym znasz, prawda? Wiesz, czym to wywabić? No to jaki jest ten plan? Też chciałabym się wreszcie tego dowiedzieć. Zmodyfikowałam chip behawioralny. Wyposaży dowolną lalkę w system odruchów mięśniowych. Krótko mówiąc, będzie potrafiła walczyć jak solo. Pasjonujące. Proszę. Czego się można nauczyć, obrabiając pornoleum moksów? Możesz wyjść na zewnątrz? W tym mieszkaniu się nie pali. Wywietrzysz sobie. Dobra, stanę dalej. Ciało reaguje tak, jakby wykonywało dobrze wyuczone sekwencje ruchów. Przetestowaliśmy to już z Tomem. Impulsy z chipu nadpisują naturalne odruchy, więc wprowadzają człowieka w stan podobny do cyberpsychozy. Ale przecież to samo dzieje się z nami, kiedy jesteśmy z klientem. Umiejętności Solosa to nie są tylko odruchy. To cały proces decyzyjny i logistyczny, który odbywa się w ułamkach sekund. Rezultat miesięcy, nawet lat wprawy. Wątpię, żeby twój chip to zapewniał. Pewnie masz rację, ale nie widzę innego wyjścia. Alternatywą jest szkolenie ludzi, a na to nie mamy czasu. Nie uwierzę, że ten tech ma same zalety. Jakie są zagrożenia? Pełny tryb bojowy może uruchomić się samoistnie w obliczu zagrożenia. Nie umiem tego obejść. Nic więcej? Nie wiem. Żeby to stwierdzić, trzeba by wielu miesięcy testów na większej ilości obiektów. Jest jeszcze moralny aspekt. Można zamordować człowieka i nawet tego nie pamiętać. No dobra, muszę to zobaczyć. Nareszcie ktoś to powiedział. Tom? Te sekwencje ściągnęłam z braindance'ów o kung fu. Nieźle. Całkiem nieźle. Sam raz na bazar w Kabuki. Zanim zaczniemy rozmawiać na serio, chcę zobaczyć, jak to działa w praktyce. Przecież właśnie widziałaś. Widziałam sztuczkę. Chcę zobaczyć walkę. Mamy tu specjalistę od lania po mordzie. Chcę zobaczyć, jak z nim sobie poradzi. Vi. Tylko mi nie rozniesie mieszkania. Lubię je. No, jazda! Możesz. No co tam, słyszysz mnie? Co ja potrafię? Widziałyście? Muszę poćwiczyć kardio. To chyba zamyka kwestię działania chipu. Dobra, do rzeczy. Macie siły zbrojne w postaci trojga mięśniaków i jednej techniczki. Co dalej? Plan jest taki. Obezwładniamy ochroniarzy i wszystkich Tigersów. Wyprowadzamy ich z budynku. Krótko mówiąc, przejmujemy chmury. Bossom stawiamy ultimatum. Będziemy im płacić procent, ale żaden nie ma prawa więcej pokazać gęby w klubie. Ani tym bardziej o niczym decydować. Tak właśnie myślałam. Szalony, krótkowzroczny plan. Nie widzisz dalej niż jeden krok do przodu. Zabicie paru łebków z ochrony niczego nie załatwi, Tigersi prześlą nowych. Trzeba zdjąć Hiromiego z Sato.
Gdzie znajdziemy tego Hiromiego? W jego apartamencie w megabloku H8. Mieszka na ostatnim piętrze, rzadko wystawia nos poza swoje szklane ściany. Ale ja znajdę sposób, żeby cię tam wprowadzić. Ten plan może się udać. Maiko, rozumiem, że ty też w to wchodzisz. Inaczej nie traciłabym czasu na tę rozmowę. No to jak? Vi, Tom, Roxy. Jesteście zdecydowani? Ja muszę to jeszcze przemyśleć. Nigdy w życiu nikogo nie zabiłam. A ja jestem z tobą. Vi? No weź, tylko się nie deklaruj. Możesz na mnie liczyć, Judy. Przecież już powiedziałem, że pomogę. Dzięki, Vi. Wybuchy wdzięczności zostawcie na później. Zorganizuję spotkanie z Hiromiem i dam znać. Bawcie się dobrze. Pa, pa. Majko, zaczekaj. Podwieziesz nas? Jeśli nie będziecie do mnie mówić, głowa mnie boli. Cholera. Boję się, Vi. A propos wdzięczności, zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy, o jakie cię poprosiłam, robisz zwykle za pieniądze. Wiem, że chcesz mi pomóc, ale jestem w stanie zapłacić twoją pełną stawkę. To chyba uczciwe, nie? Judy, serio? Nie chcę więcej o tym słyszeć. Ale... Ani słowa. Hej. Wszystko okej? Vi? Źle wyglądasz. Okej, już lepiej. Co to było, Vi? Jesteś chory? Pamiętasz naszą akcję? Zlecenie od Evelyn i relik, który miałem wykraść? Tak, bardzo dobrze to pamiętam, Vi. Ten relik... Krótko mówiąc, był na nim engram John'ego Silverhanda. I ten engram mnie teraz nadpisuje. Ty mówisz poważnie? Śmiertelnie poważnie. O kurwa... Da się coś z tym zrobić? Mam nadzieję. Jest już późno, to jesteś zmęczony. Możesz przespać się na kanapie. Dzięki, Judy. Nie ma sprawy. Czuj się jak u siebie. Myślisz, że to takie hobby? Pewnie coś, co robi po całym dniu montowania pornosów. O, ciekawe. To mieszkanie wygląda jak muzeum. Pewnie czujesz się jak u siebie w domu. Judy ma styl. Co o niej myślisz? Miła dziewczyna. 6/10.